Cześć, witajcie panowie na moim kanale. Dzisiaj... Słyszałam się klimatycznie, właśnie gaza plan. Cześć, witajcie panowie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla was prezentownik z nutą przewodnią i to jest słowo klucz z zapachów. W każdym zestawie będzie zapach, który bardzo lubię, który wam regularnie polecam i w końcu to zwieńczyłam w prezentowniku dla moich najbliższych, więc będzie prezent dla mojej przyjaciółki i to naprawdę wow. Myślę, że jej się bardzo spodoba. Będzie prezent dla mojej mamy, będzie taki neutralny zestaw prezent, więc będzie dużo tych perełek w takim zestawie, który jednocześnie będzie miał przepiękny, uniwersalny i bardzo kobiecy zapach. Przygotowałam też dla was razem z Made in Lab bardzo miłą niespodziankę, ponieważ aktualnie trwa promocja, kupując dwa 100-ml zapachy, trzeci macie o 50% automatycznie przecenione w koszyku, to dodatkowo ja mam dla was na hasło Skin Therapy darmową dostawę do paczkomatów i kuriera InPost. Także mam nadzieję, że już subskrybujecie kanał, jesteście ciekawi moich propozycji prezentowych. Coś ciepłego do picia. Jeszcze jedna ważna rzecz, zanim zaczniemy omawiać prezentownik. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, ponieważ jeżeli jesteście tutaj już któryś raz z kolei, tematyka wam odpowiada, czujecie się tu bardzo dobrze, a dostaję takie sygnały, też dużo wiadomości, że naprawdę fantastyczna tematyka się pojawia, przeplata przede wszystkim, to koniecznie subskrybujcie, aby być ze mną na bieżąco. Filmy się pojawiają 3-4 razy w tygodniu, no i też jestem zawsze na Instagramie, praktycznie codziennie. Jak czasami zapomnę się pojawić, to już są sygnały, tak, gdzie jesteś, co się stało, także bardzo się cieszę, że naprawdę jesteśmy zżyte ze sobą, a jednocześnie ciekawi was tematyka, którą poruszą tutaj na kanale. Staram się ją przeplatać, więc myślę, że dla każdego coś jest smacznego, jednocześnie jesteśmy wypielęgnowane i czujemy przepiękne zapachy, także dzisiaj właśnie połączę bardzo fajne komplety z moimi ulubionymi zapachami. Podpytałam, podzwoniłam i stworzyłam naprawdę fantastyczne zestawy. Także zaczynamy. I przede wszystkim zacznę od prezentu dla mojej mamy, ponieważ ostatnio zapytałam, co mam przygotować na Wigilię. No, czy pierogi kupić, czy... bo my nie robimy pierogów, ja nie lepiej, ale fantastyczne kupuję, mam już taką swoją, słuchajcie, miejscówkę i zawsze tam są sprawdzone dobre. Natomiast robię zawsze sałatkę, w tym roku myślę, że zrobię dwie, wersji keto i wersji dla całej rodziny, ponieważ chciałabym utrzymać, chciałabym podjąć to wyzwanie i jednocześnie sprawdzić się, jeżeli chodzi o Wigilię w takim innym wydaniu, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. I słuchajcie, rozmawiałam z mamą, co by chciała dostać. Tak naprawdę, jak zaczęła rozwijać listę, a zaczęła od tego, że nic jej nie potrzeba, to wyszło kilka rzeczy do przodu. Oczywiście powiedziała, że bardzo by jej się przydała maskara, w związku z tym przygotowałam jej maskarę. To jest marka Eveline Sexy Girl, dwa w jednym, Lash Boost i Primer. Także myślę, że to jej się bardzo spodoba. Ona generalnie bardzo lubi w ogóle wszystkie produkty marki Eveline, jeżeli chodzi o kolorówkę, bo są dobrej jakości. Ja już mam testowałam nieraz na kanale, że naprawdę warto czasem coś mieć, taką perełkę. Powiedziała, że chce coś do kontrolowania, więc słuchajcie, też się coś znalazło. I to jest wersja Variety, wasza jedna z ulubionych, ale też powiedziała, że chciałabym mieć jednocześnie cień do powiek. W związku z tym ma bronzer, róż do policzków, jednocześnie cień do powiek. To jest takie... quattro, wszystko w jednym, także myślę, że będzie zadowolona, bo jednocześnie też ma rozświetlacz, także super, bo już mam tak naprawdę taki komplet, jeżeli chodzi o makijaż. Dołożyłam jej błyszczyk, bo ona raczej nie lubi takich matowych pomadek, też ma wąskie usta i nie chce tak mocno ich podkreślać, żeby jeszcze je pomniejszać optycznie, więc błyszczyk jak najbardziej się sprawdzi. I to jest Diamond Lip Luminizer New Trendy Color z kwasem hialuronowym i ona ma Rose Nude. Taki przepiękny nudziak, bardzo fajny. To jest w ogóle świetna opcja, jeżeli chodzi o powiększenie optycznie ust i dołożyłam jej zapach, bo oczywiście moja mama kocha perfumy. Robi ogromne zapachy perfum, może też poniekąd mam wrażenie, że ta moja kolekcja rosła dzięki niej i temu, że się wychowałam w takim domu, gdzie było dużo zapachów, dużo fantastycznego jedzenia, też różnorodność, możliwość wyboru, w związku z tym muszę wam powiedzieć, że wiele z moich jakby decyzji w życiu codziennym wynika z tego, jak też zostałam wychowana i muszę wam powiedzieć, że perfumy to jest naprawdę rzecz, którą uwielbiam kolekcjonować, uwielbiam się otaczać kilkoma zapachami naraz bardzo często. Łączę sobie zapachy w kremie, jednocześnie zapachy w takich atomizerach i muszę wam powiedzieć, że ja jestem ogromnym zapachem wielu perfum. Nie jestem też człowiekiem, który się skupia na jednym zapachu przez całe życie, to mnie absolutnie nudzi, ale wiem, że tak dużo osób ma. Ja tego absolutnie nie neguję, ale ja w zależności od tego, jaki mam humor, nie lubię się ograniczać jednym, a Made in Lab stwarza ku temu okazję, żeby przede wszystkim kolekcjonować też odpowiedniki tych droższych, wysokobułkowych perfum, a mieć jednocześnie podobną jakość. Także dzisiaj wam pokażę numerek 92, który sprezentuję mamy, ponieważ to jest, słuchajcie, przepiękny zapach. No i to jest, słuchajcie, bo teraz tak,
Olis sprawiałam Ken's Jungle, natomiast tutaj będzie Marc Jacobs Decadence. To jest zapach, który jest jednocześnie lekki, kwiatowy, taki bardzo sensualny i przepięknie się utrzymuje. Muszę Wam powiedzieć, że ten zapach wielokrotnie wpadał w nos osobom, które ze mną przebywały. Jest absolutnie inny niż takie różane, kwiatowe. Tutaj jest gdzieś na pograniczu takiej sensualności. To jest oriental i floral, czyli wersja orientalna w połączeniu z kwiatowymi. Oczywiście macie zawsze u mnie rozpiskę, jaka jest nuta zapachowa, ale jeżeli miałabym Wam polecać zapach, który mnie się perfekcyjnie czuje i absolutnie jak pomuchałam, moja mama również będzie się w nim dobrze czuła, bo ma bardzo podobne nuty zapachowe, aczkolwiek ona bardzo lubi też takie zapachy typu Chanel No. 5, czyli są takie mocniejsze, takie orientalne, takie bardzo takie wyzwolone nuty i też mocne. To jest tak zwany ogon trochę. To też, słuchajcie, jest w Made in Love odpowiednik Chanel. Więc myślę, że jak lubicie takie mocne zapachy, to jak najbardziej. Ale te są takie sensualne, także to Wam absolutnie polecam. Także taka magiczna czwóreczka. I to jest, słuchajcie, propozycja, którą sprezentuję Wam. Już od razu Wam pokazałam takiego gotowca, ale myślę, że to też będzie ciekawa inspiracja. Wczoraj też byłam na paznokciach i również przygotowałam dwa kolejne zestawy dla moich przyjaciółek. Zresztą Kasia, która absolutnie ją uwielbiam, jest fantastyczną też kobietą petardą, jeżeli chodzi o rozwój zawodowy, o też takie naprawdę bardzo fajne i lekkie podejście do życia, jednocześnie mocno stąpająca po ziemi jest to kobieta. Stwierdziłam, że sprezentuję jej odpowiednik Poison Girl marki Dior, więc numerek 74, który my niezwykle kochamy w La Rose. Zresztą wielokrotnie, jeżeli przygotowujemy paczki, to pryskamy właśnie tym zapachem. Dziewczyny są absolutnie zachwycone, także tym właśnie pachną paczki często w La Rose. Także przepiękny zapach. Generalnie bardzo sensualny, bardzo kobiecy, jednocześnie mocno zmysłowy i słodki. Tutaj mam taką nutę słodyczy, bardzo Wam się powinien spodobać ten zapach. Jest absolutnie przefantastyczny i muszę Wam powiedzieć, że bardzo bałam się docelowo z taką nutą iść do Kasi, ponieważ ja nie znałam jej preferencji zapachowych, nigdy o tym nie rozmawiałyśmy. Ale analizując, jaką jest osobowością, bo jest jednocześnie właśnie ciepłą osobowością, mocną, jednocześnie bardzo kobiecą, podkreślającą to na co dzień, to muszę Wam powiedzieć, że ten zapach jej się idealnie, mam nadzieję, sprawdzi. I dzisiaj mówiła, że się wypryskała nim do pracy, bardzo się dobrze w nim czuła, a wczoraj była zachwycona, wręcz wzruszona takim prezentem, także myślę, że niejednokrotnie kupując te perfumy sprawicie komuś radość, bo jednocześnie pozna bardzo ciekawe zapachy, ale jednocześnie będzie mógł się na przykład później skusić na przykład na wysokopółkowy, ale myślę, że i tak zostanie przy Made in Love, ponieważ to są perfumy, które nie skupiają się na reklamie, na tej całej otoczce, za którą się dodatkowo płaci, oczywiście w tej butelce wysokopółkowych perfum, a macie, ja bym powiedziała, czasem nawet ładniejsze nuty. Także to zdecydowanie. No i słuchajcie, przechodzimy do takiego prezentu, który jest bardzo uniwersalny. Myślę, że wielu osobom się sprawdzi, a ten zapach jest niezwykle ciekawy. Myślę, że wielu osobom się spodoba, dlatego też stworzyłam taki neutralny zestaw, ale jednocześnie bardzo wyjątkowy. Więc zaczniemy od ostatniego makijażu, czyli Misha M Perfect Cover. To jest krem ponadczasowy BB, od którego ja zaczynałam 10 lat temu swoją przygodę z koreańską pielęgnacją i cały czas ją powiększałam, ale z tyłu głowy zawsze miałam Misha, więc ja absolutnie muszę mieć zawsze pod ręką ten krem BB. Misha znajdziecie na Cosibelli, także ostatni makijaż też możecie zobaczyć. Bardzo fajny look dla Was stworzyłam na podstawie makijażu Małgosi Sochy. Bardzo Wam się też spodobał, także myślę, że to będzie idealny moment, żeby sobie ten krem BB nawet w takiej mniejszej wersji kupić. I do tego jestem absolutnie zakochana i czaruję ostatnio makijaże z tą paletką Rome End. Ja myślę, że wykupicie ją na pniu, ponieważ ona jest przepiękna, malutka, więc na wyjazdy teraz idealna. Poza tym ma fantastyczny kolor, bardzo uniwersalny jednocześnie. I zakochałam się w różu. Różu do policzków, ale jednocześnie to może być fajny pomysł na cień w kremie do powiek i coś na usta bardzo delikatnego. Także to jest przepiękny kolor. Ja absolutnie uwielbiam, to jest blush fade i możecie go zobaczyć również na Cosibelli. Zresztą to jest wszystko z ostatniego makijażu. Absolutnie jestem zakochana w tych produktach, więc myślę, że one nie mają wygórowanej kwoty, a jednocześnie jak chcecie połączyć to z perfumami, to i tak to nie będzie duży wydatek. Zresztą myślę, że to jest naprawdę świetna propozycja, żeby sprawić komuś coś przyjemnego. Także numerek 78 tutaj dołączam do takiego prezentownika, to jest Armani Sfiori. To jest, słuchajcie, zapach, który myślę, że się bardzo wielu osobom spodoba, bo jest elegancki, sensualny, lekko ciepły i ma taką zmysłową nutę. Jednocześnie
autentycznie w momencie, kiedy koleżanka mi podawała szalik, a spryskałam się wcześniej Armani C, to naprawdę stwierdziła, że mam mocno luksusowe perfumy i się zastanawiała, co to jest. A to było Made in Lab Armani C Fiori, także bardzo kultowy zapach, myślę, że Wam się naprawdę spodoba. Także ten prezentownik i kolejna czwóreczka, myślę, że będzie bardzo ciekawa. A teraz słuchajcie, przechodzimy do takiego konkretniejszego prezentu, ale co zrobię, jak moja przyjaciółka, słuchajcie, miała ostatnio urodziny. Ja ją bardzo lubię rozpieszczać też na co dzień, zresztą myślę, że moje przyjaciółki to potwierdzą, że ja nigdy nie przychodzę z pustymi rękami, zawsze jest jakaś maseczka, płatki pod oczy, szminka, róż, no zawsze są, słuchajcie, obdarowane, ale tak w taki pozytywny sposób, bardzo są zaskoczone, mimo że wielokrotnie zawsze przychodzę z czymś, to niezwykle się cieszą na każdy kolejny kosmetyk, bo trafiam totalnie w ich gusta i podobno mam taką umiejętność, także super, czasem jak na przykład coś kupuję dla Xavery'ego, no to on mówi, że no nie jest do tego prezentu przekonany, a Xavery'u. Także myślę, że można polegać na tych poleceniach, także przechodzimy do torebek tym razem. Pamiętajcie również o promocji na Made in Lab, czyli wybierając dwa dowolne zapachy 100 ml, dorzucając trzeci, macie go automatycznie przecenionego o 50%, a jednocześnie z moim hasłem Skin Therapy macie darmową dostawę do paczkomatu albo darmowego kuriera Impost. Także myślę, że to będzie bardzo fajna promocja. I przechodzimy do takiego kultowego zapachu, który Wam się niezwykle podobał i byłyście w bardzo takim pozytywnym szoku, że pojawił się na Made in Lab, czyli Kenzo Jungle. Ja pamiętam, że miałam, słuchajcie, na niego ogromną fazę. Praktycznie codziennie jak go poznałam, to się później nim pryskałam. Ja teraz jestem z automatu zakochana w 102, czyli Ariana Grande, God is a Woman. No fantastyczny zapach, w ogóle się cudownie w nim czuję. Taki lekko karmelowy, lekko słodki. O wow, to jest zapach, który naprawdę teraz mnie urzekł, zwłaszcza jak spadł śnieg, to powiem Wam szczerze, że on jest po prostu idealny. A Kenzo to jest zapach dla takiej kobiety wyzwolonej, dla takiej kobiety, która wie, czego chce i mocno też stąpa po ziemi. Moja Ola taka jest, mimo że jest takim, powiem Wam szczerze, zestawieniem różnych emocji naraz. Jest to kobieta, która jest jednocześnie bardzo ciepłą osobą. Jakbyście ją zobaczyły na żywo, to byście stwierdziły, że po prostu jest najlepsza przyjaciółka na świecie. Jest bardzo dobrym człowiekiem, jest mocną kobietą i mocną osobowością jednocześnie i twardo stąpa po ziemi, zwłaszcza w domu. Także myślę, że tutaj zawsze to, jakby jak ułożyć dzień, jest mocno, słuchajcie, pod to, żeby była organizacja, żeby naprawdę wszyscy byli zadowoleni, ale jednocześnie po całym jest totalnie zmęczona, także zapach, słuchajcie, to jest jej kolejna pasja, którą odkryła kilka lat temu, w sumie dzięki mnie, ponieważ no weszła do tej mojej magicznej garderoby, zaczęła się delektować zapachami, zaczęła swoje kolekcjonować, także myślę, że to jest naprawdę pozytywne, jeżeli kogoś inspirujecie do tak ciekawych rzeczy, do właśnie, kolekcjonowanie perfum, posiadanie kolejnej ciekawej zajawki, morsowanie, słuchajcie, zdrowa dieta, jest mnóstwo takich rzeczy, więc myślę, że naprawdę nie warto się ograniczać i mieć tylko jedno zainteresowanie, można mieć wiele i nawet to zdrowe jedzenie jest jednocześnie Waszą dużą pasją, a jednocześnie zainteresowaniem, bo zgłębiacie wiedzę, więc czytacie, kupujecie książki i opieracie się naprawdę na wspaniałych źródłach, wartościowych źródłach wiedzy, no i jednocześnie takich merytorycznych. Więc powracając do zapachu, bo myślę, że ja zawsze się rozgaduję, ale chcę Wam zawsze nakreślić, jaką kto ma osobowość i jaką ja myślę, że ma osobowość, osoba, z którą się spotykam i którą chciałabym na przykład obdarować właśnie perfumami, bo perfumy to jest bardzo indywidualna rzecz, więc ja jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze typy i które kochacie z Made in Lab, ponieważ no już w którymś kolejnym filmie te zapachy się pojawiają, więc jestem ciekawa, czy teraz na święta jeszcze coś dokupicie, czy jednocześnie na przykład sprawicie komuś prezent, ten Wasz ulubiony zapach, więc jestem ciekawa, która to perełka. No i ja dla Oli prezentowałam Kenzo Jungle, także Ola ma już swój flakonik, słuchajcie, nieodpakowany, zapieczętowany wręcz i to są, słuchajcie, takie orientalno-szyprowe nuty, to są przyprawy przede wszystkim. No i Kenzo to jest burza zapachu, to ja nie umiem Wam określić, co to jest za zapach, ale to jest jednocześnie sensualny, mocno orientalny zapach, lekko mdły i lekko ciepły. Ale jest przepiękny, przepiękny. I pamiętam, że chyba miałam ogon za sobą po prostu tego zapachu, bo weszłam do Oli, a Ola... Co to za zapach? Ja go znam, ale ja nie mogę sobie przypomnieć, co to jest. Kenzo.
Kenzo Jungle, także tak, to jest bardzo fajny zapach. Także myślę, że Wam się spodoba. Tutaj słuchajcie, mamy kminek, kardamon, mandarynkę, bardzo fajne, jednocześnie ciepłe połączenie cytrusowe z Yang Yang, z gardenią. Tutaj może Wam się tam to bardzo spodobać. Z wanilią, bursztynem i paczulą. Paczula też jest mocno wyczuwalna w tym zapachu. Słuchajcie, to nie jest jeszcze koniec prezentu dla Oli, bo słuchajcie, ja przygotowałam dla niej również taki bardzo fajny balsam do ust. Jak ja zobaczyłam, że jest w ręce, a Ola ma świra na punkcie fręców, to każdy kolejny gadżet, paletka do cieni i tak po kolei, słuchajcie, mogę wymieniać, co tam można Oli sprezentować, to wszystko jest zawsze z fręcami. Także fajnie. Ola też lubi kubeczki, takie zimowe. Z ostatniego prezentownika mówiłam Wam, że to na bank poleci do Oli. To jest, słuchajcie, kula w kształcie takiego donata. No nie wiem, jak ja po prostu zobaczyłam tego donata na stronie, to stwierdziłam, tak, moja Ola. Także to jest bardzo fajny prezent. No i wspominałam Wam z jednym z vlogów, że... bo Ola... ja w ogóle uważam, że ona zasługuje na takie już takie turbo spa w dr Irenie Eris, ale na razie powiedzmy, że będzie koi. To przygotowałam dla niej glinkę białą i tą porcelanową miseczkę zamówiłam w koi, ponieważ tam jest naprawdę dużo fajnych prezentów, także musicie sobie zajrzeć. I wisienka na torcie, bo ja już swoją Bigordi mam, zaraz Wam pokażę, ale pokażę Wam taką, którą zamówiłam z myślą o Oli. Ola nosi dużo jasnych rzeczy, jest też blondynką i to jest takie przełamanie karmelu z takim ecru kolorem. To jest torebka z Bigordi, to jest w ogóle polska marka, która produkuje z wysokiej jakości materiałów. Tutaj mamy, słuchajcie, dodatkowo dłuższy pasek, gdybyście chciały, i w każdej torbie on jest dostępny. I co mi się niezwykle podoba, bo my kobiety często nie dokręcimy szminki, nie dokręcimy czegoś tam, coś nam się wyleje. Mamy podszewkę, która jest ultra odporna na zabrudzenia i ja już to przetestowałam w wielu torbach Bigordi, bo je mam. Od lat zresztą zamawiam. Fantastyczna jakość, w ogóle fantastyczna jest właścicielka Bigordi, także jeżeli oglądam, to pozdrawiam, bo naprawdę cudowna kobieta, ma dużo fajnych, kreatywnych myśli, a jednocześnie chce to wszystko złożyć w całość, tworząc torby o naprawdę fantastycznej jakości. Także Bigordi. Muszę Wam powiedzieć, że przepiękna torba, zawsze macie dust bag, made in Poland, Bigordi, więc możecie po prostu zapakować i włożyć do jakiejś ładnej torebeczki, od razu ktoś ma woreczek przeciwkurzowy. A dlaczego ja w ogóle się zdecydowałam na tą torbę? Ponieważ ja sama miałam bardzo fajny model i szoperek i taki właśnie blisko jakby ciała modeli. Ja mam wersję Choco. Ten jest po prostu obłędny. Obłędny, natomiast no mówię, ja się czuję dobrze w takich kolorach, myślę, że dla Oli byłby za ciemny, więc dla niej zamówiłam jaśniejszy. Zobaczcie, jak podszewka jest wykonana. No jest po prostu przepiękna. Jest bardzo pojemna, także tutaj możecie sobie włożyć telefon, klucze, portfel, jakąś książeczkę, dowód rejestracyjny, no wszystko, co tam chcecie, bo jest bardzo, bardzo pojemna. Także myślę, że to będzie bardzo fajny prezent. Zresztą Ola miała urodziny w listopadzie i wiecie, takie różne koleje życiowe, bym powiedziała, a to Staw się był chora, to Ben był chory, to nie mogłyśmy się spotkać, więc trochę się przesunęły do grudnia te urodziny i pędzę do Oli na pewno z dobrym ciachem. Ja w wersji keto, Ola myślę, że w wersji normalnej, ale słuchajcie, dzisiaj byliśmy na przykład na obiedzie i miałam wersję ketogeniczną, mogłam wszystko pozamieniać. Znaczy był taki podstawowy zestaw keto, więc był boczek, wiadomo, jakaś frankfurterka, jajko, roszponka i tak dalej, wszystko co mogłam zjeść, ale w związku z tym, że na przykład jadłam już jajecznicę na śniadanie, to tego białka nie mogłam tak bardzo przekraczać, wymieniłam sobie jajko na przykład na frankfurterkę. Rewelacja. Także to jest właśnie to, to jest tak fajna elastyczność w różnych restauracjach już pod kątem ketogenicznej diety, że naprawdę czuję się swobodnie wychodząc na miasto. Nie zawsze powiem, że no, jestem ograniczona w wielu miejscach, no ale wtedy się po prostu nie nastawiam, że coś zjem, biorę kawę i jest to dla mnie też fajne rozwiązanie, a jednocześnie jak już wiem, że gdzieś idziemy i to nie będzie keto, to po prostu sobie zjem coś w domu i właśnie biorę jakiś napój. Także tak ode mnie. Ale mam nadzieję, że ten prezentownik Wam się spodobał. Troszeczkę było fajnej pogadanki, dużo luzu, ale jednocześnie dużo takich skondensowanych, fajnych pomysłów. Także ja zabieram się za chwilkę za otwarcie kolejnego okienka kalendarza adwentowego. Myślę, że magia świąt trwa. Celebrujmy ten czas, bo myślę, że właśnie ten czas od 1 grudnia do 24 jest najbardziej magiczny, a później odpoczywamy i już wchodzimy w ten tryb noworoczny. Także ten czas przed świętami jest chyba najbardziej magiczny niż ten czas w trakcie świąt. Ja tak przynajmniej uważam i tak to celebruję. Także się z Wami żegnam, wszystkim Was ciepło i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!